Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam nowe zapowiedzi sezonu 8 oraz powiem wam, co takiego mogą oznaczać. Jak już na pewno każdy z was wie, wczoraj o 16 Fortnite opublikowała pierwszy oficjalny zwiastun nowego sezonu. Tym razem ta wiadomość prezentuje się następująco. A opis brzmi... X oznacza cel, więc miej mapę w zapasie. To co zgubione, zawsze znaleźć da się. Do sezonu 8 zostały 4 dni. Zacznijmy od obrazka dołącznego do tego wierszyka. Prezentuje się ono następująco i na pierwszy rzut oka wygląda jak kompletny chaos, ale po chwili łatwo jest dostrzec hak pirata, czyli charakterystyczny przedmiot, który możecie kojarzyć z różnych ilustracji piratów. Ten prosty top jasno nam daje znać, że w nowym sezonie, tym razem zamiast bałwanów i króla lodu, odwiedzą nas piraci, a przynajmniej coś nawiązującego do statków i załogi. Co ciekawe, jeśli odwrócimy kolory tego obrazka, to kolorystyko będzie on bardzo przypominał zwiastuny sezonu 7, co oznacza, że w nadchodzącym sezonie, zamiast czegoś lodowego, odwiedzi nas coś gorącego, czyli dokładna przeciwność lodu. Co jeszcze? Dokładnie tego nie wiemy. Wracając do wierszyka dołącznego do tego obrazka, to już w pierwszej linijce możemy wyczytać, że X oznacza cel, a tym celem jest coś zgubionego. To może oznaczać, że na wyspie Battle Royale skrywa się jakiś skarb i odwiedziny piratów będą w celu odnalezienia tego skarbu. Co ciekawe, na krawędzi mapy na północy wryty jest taki tajemniczy znak X. To może oznaczać, że do tego miejsca przyłączy się nowa miejscówka, tak jak na drugim końcu mapy został przyłączony zimowy obszar. Niestety jednak ten znak X-a znajduje się wzdłuż całej mapy oprócz na pustynnej i zimowej części mapy, co oznacza, że to po prostu jakaś tekstura, która pojawiła się kilka razy i nie ma żadnego związku z sezonem 8. Ale tak czy siak, większych zmian doczeka się prawdopodobnie północna część mapy, ponieważ na południu doczekaliśmy się już dwóch nowych obszarów. Po środku od czwartego sezonu jest ogromny krater, a na północy na taką skalę nie było takich zmian. Możemy też się spodziewać czegoś na wzór wydarzenia burzy lodowej, tylko zamiast zimowych biesów będą ich ogniste wersje. Zapowiada się też jakaś klęska żywiołowa, patrząc na to, co szykuje Król Ognia oraz jak często są trzęsienia ziemi. Okej, tyle na temat pierwszego zwiastuna. Dzisiaj o 16 znowu na światło dzienne został wypuszczony zwiastun sezonu 8. Tym razem brzmi on... W ciemności jaskini światła blask ożywa. Strzeż się, bo być może coś z falą nadpływa. Tym razem zacznijmy od wierszyka. Pierwsza linijka tego wiersza ma imitować charakterystyczne syczenie węża. Dwie ostatnie linijki za to ostrzegają nas przed czymś, co napływa z falą. To chyba nic innego jak statek piratów. Na obrazku za to widnieje jasny zarys jakiegoś węża. To może być po prostu albo nowy pet, albo nowe zagrożenie, które występowałoby tylko w nowej miejscówce na mapie, a mianowicie w jaskini. Co ciekawe, podobny wąż był już widoczny na ubiorach postaci, które były w sklepie w tym sezonie. Co jeszcze ciekawsze, jeśli połączymy te dwa zwiastuny ze sobą, to otrzymamy taki oto obrazek. Dla mnie na razie wygląda to jak jakiś dziób statku od dołu, na którym są wycięte symbole, które wspólnie tworzą coś, co przypomina czaszkę. Zobaczymy jeszcze dwa inne zwiastuny przed nowym sezonem i najprawdopodobniej uzupełnią one to, co jest na dole. Co też bardzo ciekawe, Donald Mustard, jeden z pracowników Epic Games, na swoim Twitterze przekazał dalej post Fortnite z nowym zwiastunem, dodając komentarz w postaci emoji jajka. Po prostu jajko. A jak już pewnie wiecie, z lochów zamku na zimowej części mapy zniknęły smocze jaja. Wygląda na to, że to jednak nie są smoki, a węże. I może to te jaja są właśnie tym zgubionym skarbem. Dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.